nad czym pan teraz pracuje? Umówiliśmy się na tę rozmowę po dniu pracy w montażowni. Dzień pracy jak co dzień. Pracuję nad cyklem dokumentalnym pod tytułem Transformacja, którego dwa pierwsze odcinki, dwie pierwsze części są już mocno zaawansowane. Transformacja, czyli opowieść tak naprawdę o całej drodze, nie tylko do okrągłego stołu i do tego, co nazwano na nasz użytek transformacją ustrojową, ale opowieść o historii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów największego w tym stuleciu projektu zbrodniczego, projektu, który został zmontowany, a następnie zdemontowany w tym minionym stuleciu, to jest Związku Sowieckiego. Żeby opowiedzieć sensownie, jak Związek Sowiecki został zdemontowany w toku właśnie tego, co się owija w bawełnę frazesem transformacja ustrojowa, no to trzeba najpierw opowiedzieć, jak Związek Sowiecki został zmontowany. I o tym opowiada pierwsza część cyklu Transformacja, którą mamy gotową już tak w odpukać 80 może procentach, a pracujemy już nad ścieżką dźwiękową i układem merytorycznym i dramaturgicznym części drugiej, która doprowadzi do odwilży pierestrojki beriowskiej. Po śmierci Józefa Stalina takim kandydatem na Gorbaczowa w latach 50. był ni mniej, ni więcej naczelny rzeźnik, szef stalinowskiej bezpieki Ławrenty Beria. I o tym między innymi zdawkowo w drugiej części filmu Transformacja będzie mowa. Mam nadzieję, że ten cykl będzie gotowy nim skończy się rok 2013, no bo razem tych części będzie jeszcze kilka. No i mam nadzieję, że mimo, że będzie to taki wykład popularny, można powiedzieć ad usum delphini dla dzieci i młodzieży, którym właśnie w szkole za wiele o tym nie opowiadają, to mam nadzieję, że znajdą w tym cyklu interesujące, a może nawet nieznane sobie fakty, także i starsi wyjadacze i specjaliści, ci, którzy żyją historią i polityką. A czy to będzie do okrągłego stołu mniej więcej? Do okrągłego stołu, a może nawet, do zamachu smoleńskiego, który przecież jest, widzimy to coraz wyraźniej, jest cezurą, która coś kończy. To jest prawdziwy koniec XX wieku w naszej szerokości geograficznej i w naszej historii. No i teraz przeszliśmy w nadprzestrzeń. Teraz dopiero się zacznie. Zobaczymy, co nam przyniesie ta nowa transformacja, którą nam zapowiadają wierni agenci starego reżimu. W ostatnich dniach na łamach periodyku edytowanego przez Gwiazdę Śmierci z ulicy Czerskiej, komunikat Politbiura, czyli taki manifest sygnowany między innymi przez Andrzeja Olechowskiego, TW Must, kontakt operacyjny Departamentu I MSW, czyli bezpieki, SBC-i PRL-owskiej, pracował z tym źródłem, jakim był wtedy Andrzej Olechowski, sam późniejszy generał Gromosław Czempiński. Otóż pan Andrzej Olechowski, takie właśnie źródło, takie właśnie osobowe źródło informacji, dzisiaj jest tym zwiastunem nowego w polityce i to światowej, bo tekst sygnuje razem z jakimś ruskim jednym, pruskim drugim doradcą ichniejszych prezydentów i kanclerzy. I cóż nam zwiastuje ten agent bezpieki PRL-owskiej, który zrobił tak niebywałą karierę na fali
transformacji ustrojowej. No on zwiastuje ni mniej ni więcej, że koniec państwa narodowego, a zatem i polskiego, prawda, że to już jakieś są starocie rzeczy. On to już dawno mówił, on to nie pierwszy raz stwierdza, ale ponieważ ten manifest jest publikowany w tak znamiennym kontekście, jak enuncjacje właśnie prezydentów i kanclerzy państw europejskich, enuncjacje, z których dowiadujemy się, że właśnie nie ma odwrotu od socjalizmu, że eurokołchoz musi się scementować, prawda, że ma być wspólna polityka, czyli wyzysk fiskalny paneuropejski, że ma być, że zatem nieodwołalnie już mają Polacy się rozstać z mrzonkami o suwerennym państwie, bo o budżecie państwa polskiego będzie się decydować w Komisji Europejskiej i do tego wszystkiego wzywa pan Andrzej Olechowski. Korekta została do tego planu eurokołchozowego wniesiona, korekta gorbaczowowska, to znaczy co? Wspólny europejski dom. Tak Gorbaczow to na przełomie lat 80. i 90. nazywał. No były jakieś nieporozumienia, ale ostatnie spotkanie grupy Bilderberg zdaje się wyjaśniło ostatecznie te nieporozumienia i teraz ta wieża Babel będzie budowana i jej filarami, jej filary mają właśnie rosnąć nie tylko w Paryżu i w Berlinie, ale także i w Moskwie. Bo przecież pan Andrzej Olechowski jako właśnie zaufany sowieckiej polskojęzycznej bezpieki wszedł na niebyle jakie salony. Przecież i w spotkaniach grupy Bilderberg, czyli tego, co my maluczcy rozpoznajemy jako jedną z emanacji ni mniej, ni więcej rządu światowego, no bo przecież uczestnicy spotkań grupy Bilderberg szereg razy publicznie wypowiadali nie tylko tęsknotę, ale też i polityczny zamiar ukonstytuowania takich gremiów, które miałyby zawiadować życiem ludzkości i kierować losem wszystkich narodów i państw, które właśnie mają zniknąć. Ale nie tylko grupa Bilderberg, także i ten twór, kreacja Dawida Rockefellera młodszego, czyli Komisja Trójstronna. W jej skład także, czy w tym gronie także przewijał się Andrzej Olechowski, no więc rozumiemy, możemy z tego wnioskować, mówię kreacja Dawida Rockefellera, ale zmajstrował to cudo, tę Komisję Trójstronną zmajstrował Zbigniew Brzeziński. O czym zresztą przeczytać można w książeczce wydanej ostatnio przez Gwiazdę Śmierci. Taka biohagiografia Zbiga Brzezińskiego. To tam opisano i to tak z dumą właśnie, jak to na prośbę Rockefellera Brzeziński tworzy Komisję Trójstronną, która następnie jest narzędziem do wystrugania z kukurydzy prezydenta Cartera. Tak to tam jest opisane, prawda? Carter jako kreacja Brzezińskiego i jego mocodawcy Rockefellera. No więc żadna teoria spiskowa, prawda? Żadna teoria spiskowa, tylko książeczka, książeczka załączona do gazety edytowanej przy ulicy Czerskiej w Warszawie. No więc z takich gremiów jakieś pogłosy emituje, na nas rzutuje Andrzej Olechowski TV Most i widać, że nie ma odwrotu od socjalizmu, no bo przecież właśnie to są takie kreatury, które przez pierwszą część, często większą część swojego dorosłego życia transmitowały na nas moskiewską kołchozową rację stanu w tej wersji moskiewskiej, prawda? I też
powtarzali, że to taka jest konieczność dziejowa, że to tak musi być, że nie może być inaczej, że to właśnie ta marksowska, rzekomo przez Marksa odkryta logika nieubłagana dziejów, prawda? Więc baczmy, kto nam dzisiaj tłumaczy, że inaczej być nie może, że właśnie musi być eurokołchoz, że musi być finis polonie, prawda? Kto nam dzisiaj tę konieczność dziejową, ten przymus historii głosi? No ci, którzy właśnie od młodości podążali za wskazaniami, no niektórzy jeszcze chorążego pokoju Józefa Stalina, prawda? I najwyraźniej to są tacy ludzie, to są takie charaktery, że oni nie potrafią być wolnymi ludźmi, oni muszą być zawsze plenipotentami u kogoś, prawda? W jakimś Bilderbergu czy innym Davos, tam muszą wysłuchiwać wytycznych. Ciekawe, jakich wytycznych się nasłuchał pan minister Rostowski, bo to, prawda, tam już Olechowski swoją turę odbył, teraz Rostowskiego czymś tam nafaszerowali. No, moim zdaniem to jest zagadnienie dla jakiejś porządnej bezpieki polskiej, gdyby ona była. Czy na przykład jest w Polsce bezpieka, która by wiedziała, o czym minister Rzeczypospolitej, nie jako osoba prywatna, tylko właśnie jako minister finansów Rzeczypospolitej, o czym on tam rozmawiał, prawda? Taki minister finansów to jest cenna osoba, tak? A może on tam wypił o pół kieliszka za dużo i opowiedział o czymś, z czego może na przykład sprytni lichwiarze z drugiej strony globusa będą mogli wywnioskować, w co warto, a w co nie warto w Polsce inwestować. To są poważne sprawy. To są poważne sprawy, bo chodzi o pieniądze, o byt, mienie, życie obywateli post-PRL-u, który niestety ciągle nie jest Polską. No tak, w Polsce kapitał spekulacyjny, no, to jest rzeczywiście Eldorado, także to jest... Długa historia, tak, długa historia, długa tak jak cała transformacja ustrojowa, która, o czym dowiedzieliśmy się niestety po nie w czasie, o naiwni, była takim sprzęgłem, była transformacja ustrojowa wytworzeniem takiej pompy ssąco tłoczącej, prawda? Cała ta historia z zafiksowanym jeszcze przez Leszka Balcerowicza kursem dolara jeszcze za PRL-u, jeszcze nim PRL przestał się nazywać PRL-em. To są wszystko straszne sprawy i to są czyny i projekty o wymiarze niewątpliwie Zdrady stanu. No, tylko że na zdrajców stanu powinien być pluton egzekucyjny albo w najlepszym wypadku jakaś cela z, powiedziałbym, przeciętnie niezbyt wysoką temperaturą. A w Polsce nie ma takiej groźby. Nie ma takiej groźby. No więc hulaj dusza, piekła nie ma. Skoro się nikt nie boi, że jak zdradza, to może zostanie kiedyś rozstrzelany, to jest popyt na zdradę. To jest popyt na sprzedawanie państwa polskiego. Przecież gdyby państwo polskie naprawdę istniało, no to gdyby przez jakimś kompletnym przypadkiem taka kreatura jak minister Radek Sikorski, gdyby została ministrem, no to za publiczne nawoływanie do przejęcia spraw polskiej racji stanu przez ościenne mocarstwo, taki człowiek niewątpliwie powinien nie tylko natychmiast stracić stanowisko, ale też po prostu właśnie znaleźć się przed obliczem Trybunału Stanu i odpowiedzieć za wystawianie na najwyższe niebezpieczeństwo państwowości polskiej. Niestety obawiam się, że nie ma polskich służb. Są Polacy w tych służbach fasadowo polskich, ale oni, obawiam się, działają tak bardzo w okrążeniu, tak bardzo muszą konspirować to, że Polsce dobrze życzą i że z państwem polskim się jeszcze nie rozstali, że obawiam się, może im nie starczać sił,
na tę realną, państwową pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Może im nie starczać sił. Wierzę, że są tacy ludzie w polskim wojsku, no ale oni właśnie też, po pierwsze, tego wojska już na wszelki wypadek nie ma, już je zredukowali doszczętnie, prawda? Jest wskaźnik tam dwóch generałów na pół szeregowca. Przesadzam, ale tylko lekko. Wierzę, że są tacy ludzie w polskiej policji, że są po prostu ludzie, którzy w sprzyjających okolicznościach, to jest gdyby było państwo polskie, no to byliby i chcieliby być państwu polskiemu wierni, ale nikt ich o to nie prosi, dlatego że najwyżsi urzędnicy państwowi, doradcy aktualnie urzędującego prezydenta, jak na przykład pan Henryk Wujec, publicznie kwestionują istnienie polskiej racji stanu. Poddają w wątpliwość to, że w ogóle coś takiego istnieje, prawda? Jeżeli powątpiewają, już nie pamiętam, czy to Wujec, czy Nałęcz, czy któryś inny z tego zestawu, prawda? Z tych sierot w większości to są sieroty po Unii Wolności, które tam przytulił prezydent Komorowski, bo mu jego mocodawcy to zapewne zalecili. Oni powątpiewają o tym, czy w ogóle jest polska racja stanu. No to skoro o tym powątpiewają, to nie jest miejsce pracy dla nich. A jeśli tam pracując powątpiewają o polskiej racji stanu, no to właśnie, gdyby to państwo polskie było, to by dochodziło w tej sprawie sprawiedliwości. A sprawiedliwość może być tylko taka, jak wyżej wspomniałem, no, nie może się państwo ostać, jeżeli się zdrajców i sprzedawczyków nie ściga, jeśli się nie stawia ich wobec, jeśli się nie podwyższa ryzyka, tak? Jeśli się nie podwyższa ryzyka, no, ze zdradą stanu musi się wiązać najwyższe ryzyko. Otóż na ile rozeznaję sytuację w Polsce, tutaj większego ryzyka nie ma. Można publicznie, będąc urzędnikiem państwowym, kwestionować potrzebę istnienia państwa polskiego. Można głosić, będąc ministrem w stanie spoczynku jako Lechowski, że to właśnie już pobite gary, że to są rzeczy nieważne i bez ryzyka, bez ryzyka. To na koniec pytanie. Pan przygotowuje, czy ma w planach przygotowanie filmu o Adamie Michniku? Nie mam ciągle jeszcze kompletu materiałów. Tych materiałów zebrało się troszkę. Pewną namiastką jest film Poeta pozwany. Pewną namiastką, dlatego że postacią drugoplanową niewątpliwie w tym filmie jest Adam Michnik, o którym Jarosław Marek Rymkiewicz powiada, iż popełnił on cywilne samobójstwo. Tak to poeta pięknie diagnozuje. Okazuje się, że można nie tylko popełnić fizycznie, tak, ale że można doznać nie tylko śmierci cywilnej, ale że można też i popełnić cywilne samobójstwo. Otóż Jarosław Marek Rymkiewicz oświadcza, Adam Michnik jest trupem i w związku z tym w ogóle nie warto o nim mówić, rozmawiać. Muszę powiedzieć, że mocno trafiają mi do przekonania słowa Jarosława Marka Rymkiewicza na ten temat i w związku z tym będę musiał bardzo poważnie się zastanowić, czy ja mam dosyć dobrego materiału, żeby zawracać państwu głowę filmem o Adamie Michniku, który jaki jest, każdy widzi, każdy powinien był zobaczyć co najmniej w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, jeśli ktoś do tej pory tego nie zrozumiał, że to jest sowiecka agentura wpływu, że jest to dziecko jakiejś niebywałej kombinacji operacyjnej, której owocem była ta niebywała kariera. Jeśli ktoś tego nie widzi gołym okiem, to może, jakby to powiedzieć, nie w pełni rozumieć to, co się w Polsce dzieje, co się z nami dzieje. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję za uwagę.